Szanowni Państwo, rok 2024 rozpoczynamy bardzo dobrze, bo dzisiaj podpisaliśmy umowę na blisko 100 milionów złotych. Jest to największa inwestycja, jeżeli chodzi o wartość kwotową w historii naszego powiatu. Bardzo się cieszę, że to lokalne nasze firmy działające na terenie naszego powiatu będą realizowały to zadanie. Mam ogromną nadzieję, że w najbliższym czasie podpiszemy również kolejną ważną umowę dla powiatu bialskiego. Umowę na realizację nowej inwestycji, budowa siedziby starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej. Na tę inwestycję czekamy już od bardzo wielu lat. Udało się pozyskać częściowo środki na realizację tego zadania. I tak jak powiedziałem, mam ogromną nadzieję, że jeszcze w miesiącu styczniu umowa zostanie podpisana i potencjalny wykonawca, który w drodze prawa zamówień publicznych zostanie wyłoniony, będzie tą inwestycję realizować. Umowa dotyczy przebudowy, budowy drogi łączącej przejście graniczne fitosanitarne z projektowanym wiaduktem kolejowym nad torem PKP Cargo. Będzie to odcinek drogi długości 7 km z wiaduktem kolejowym nad torem Gaspolu o długości, będą to trzy przęsła, w sumie długości 82 metry. Poważna finansowo inwestycja. Inwestycja opiewa na kwotę po przetargu 97 milionów plus do tego nadzór inwestorski. Kto wygrał ten przetarg? Przetarg wygrała nasza bialska firma Budomex łącznie z konsorcjum, z firmą Tredrom też z Białej Podlaskiej. I nadzór pełnić będzie? Nadzór będzie pełniła firma Investcom Waldemar Malesa. Trochę dat. Inwestycje, musimy rozpocząć od projektowania. Podpisując umowę, wykonawca, mam nadzieję, przystąpi niezwłocznie do prac projektowych, które mamy nadzieję, że w tym roku się zamkną. Całość inwestycji powinna zamknąć się w 36 miesięcy od dzisiaj. Czyli pierwsze bicie w łopaty, skoro w tym roku przeznaczymy ten czas na projekt, 2025? My mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak pójdzie z projektowaniem. Co będzie realizowane na terenie akurat gminy Zalesie? Z czym to się będzie wiązało? Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej gminy. Droga ta, na którą dzisiaj została podpisana umowa, otworzy nowe tereny inwestycyjne, tereny, na których zbudowane zostaną terminale. Aktualnie trwają prace projektowe, chodzi o zagospodarowanie przestrzenne i umieszczenie dwóch terminali. Nie będzie to na pewno przesadą, takie stwierdzenie, że to będzie wpuszczenie powietrza dla rozwoju gminy Zalesie. To będzie nowa wielka szansa. Cieszę się ogromnie, że pan starosta podjął się właśnie tego zadania ważnego z całą pewnością nie tylko dla gminy Zalesie i dla całego regionu. Czeka tutaj nas dużo pracy, a przede wszystkim zarząd dróg powiatowych. No jeśli chodzi o potencjalne problemy, na pewno się pojawią. Będzie chodziło przede wszystkim o to, żeby nabyć tereny pod tą drogę, bo droga będzie budowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami wszystkie problemy zostaną rozwiązane i za kilka lat, inwestycja duża, kosztowna, spotkamy się przy przecięciu wstęgi. Tego życzę sobie, na to czekają mieszkańcy. Panie wójcie, również dla gminy Terespol w gabinecie starosty, ale ten rok dobrze się rozpoczyna. Bardzo dobrze się rozpoczyna. Zakładam, że ta inwestycja drogowa, która połączy E30 z Marszewiczami, jest zalążkiem tego, co będzie za chwilę, bo mam nadzieję, że inwestycja najbardziej efektywna z punktu widzenia władz centralnych się rozpocznie. Mam na myśli o przebudowę Marszewicz w ramach nowego szlaku jedwabnego. I myślę, że właśnie ten początek roku, którego jesteśmy dziś świadkami, daje ten dobry sygnał, że to już się praktycznie powolutku zaczyna. Więc liczmy na to, że minister właściwy do spraw transportu wystąpi do ministra finansów i te 4 miliardy spłyną do Marszewicz, które dadzą szansę dla
mikroregionu na zupełnie inną przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój tego Maszewicz, a z drugiej strony przysporzy dla budżetu państwa znacznych pieniędzy. Przypominam, że w ubiegłym roku, znaczy jeszcze w poprzednim roku, tylko z VAT-u VAT, cło i akcyza przysporzyły dla budżetu państwa 20 miliardów złotych. Przebudowa Maszewicz będzie gwarantowała około 100 miliardów złotych rocznie. No to już jest 1/6 budżetu państwa. Myślę, że bardzo ważny element i ważny punkt na mapie Eurazji. Jak podejdziecie do tematu? Co jest planowane w pierwszej kolejności? Czy jest to rzeczywiście poważna inwestycja? Czy można spodziewać się trudności? Czy jednak te 36 miesięcy wystarczy, aby z tematem się uporać? Wiemy, z czym się mierzymy. Jest to naprawdę największa inwestycja, jaka jest realizowana na tym terenie przez budżety samorządowe, a zarazem też największa inwestycja realizowana przez nas. Realizowaliśmy do tej pory inwestycje kilkudziesięciomilionowe, ale około 100 milionowe jeszcze nie. No, nie przeraża nas zakres, skala. Pierwszy etap to jest projektowanie, bo to jest inwestycja projektu i buduj. W związku z tym mamy rok czasu na przygotowanie dokumentacji i decyzji z RID-owskiej. No, z chwilą otrzymania ruszymy z pracami budowlanymi. Nie przewidujemy jakichś specjalnych komplikacji. Nie chcemy się wywiązać terminowo i jakościowo z powierzonego zadania. Thank you.